Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkie Michalo. Jeżeli wszystko poszło zgodnie z planem, to jest dzisiaj 26 marca, jesteśmy parę dni przed imprezą PAX East, gdzie bardzo możliwe, że Gearbox pokaże Borderlands 3, a może nawet jakiś inny jeszcze projekt. Jesteśmy w sferze plotek, ja to nagrywam z pewnym wyprzedzeniem i nie wiem jak ostatecznie, co się pojawiło między momentem nagrania a publikacją, ale nie będziemy mówić o jasnych informacjach, ale ponieważ będzie głośno o studiu Gearbox, to zahaczymy o temat, który został powiedziany, ujawniony jakiś czas temu, mianowicie kiedy Microsoft przejął serię Halo i stworzył 343 Industries, żeby się opiekowało tą marką, trzeba było podjąć pewne decyzje, budować zespół od nowa, przejmować uznanych deweloperów z innych studiów, czy może zlecić to komuś innemu. Pojawiła się informacja, że do stworzenia Halo 4 było brane pod uwagę studio Gearbox Software, gdzie jest pan Randy Pitchford i ogólnie to wszystko, co wam się kojarzy. I nie wiem jak wy, możecie mieć bardzo pozytywne zdanie o tym studiu, możecie lubić to studio, możecie lubić ich gry, możecie być wielkimi fanami kultowego Borderlands czy cokolwiek, ale ja sobie myślę, o Boże nie! Jakie to mogło być okropne? Ja absolutnie nie cierpię studia Gearbox Software. Uważam, że oni po prostu nie zrobili nic dobrego. W czasach, kiedy zaczynali, robili jakieś małe rzeczy, dodatki do Half-Life'a, konwersję Halo, wiadomo, byli związani z marką jakiś czas wcześniej, potem mieli serię Brothers in Arms, która skończyła jakoś tak strasznie, nie wiem, strasznie na słabym poziomie, nie przedostała się do jakiejś świadomości wraz z innymi drugowojennymi markami, było tam parę nieciekawych zagrań, wydanie prawie tej samej gry po roku, z trochę innymi misjami, z tą samą mechaniką i niektórym się to podobało, niektórym za cholerę, nie? Ja nie mogłem, nie potrafiłem w to grać. Potem się pojawiały jakieś inne różne gry, wiadomo, największy wybuch to jest 2009 rok i Borderlands. I Borderlands jest uwielbiane, jedynka, dwójka i pre-sequel, tak się to chyba nazywało. I okej, to im oddaję, że stworzyli markę, która jest uwielbiana i w ogóle, tak, jasne, pokłony Randy i wszystko, ale no ja Borderlandsów nie cierpię. To jest film o moim osobistym podejściu do studia Gearbox i ja ich naprawdę nie cierpię. Nie podobał mi się Borderlands. Uważam, że był dość nudny i miał przeokropny model strzelania, który nie potrafił mnie zatrzymać przy tej grze. Jedynkę prawie przeszedłem, ale potrzebowałem do tego kumpla do koopa i prawie mi się udało to przejść, ale gdzieś tam zaginął save, nie miałem ochoty do tego wracać. Dwójkę kiedyś w PS Plusie była, sprawdziłem, zagrałem, przeszedłem te zimowe etapy, koniec, dziękuję, zabierzcie to ode mnie i nie mam zamiaru absolutnie do tego wracać, to nie jest gra dla mnie, kiepskie strzelanie, nudno i nie wiem, humor do mnie nie trafiał, co by jeszcze tam nie mówić. Szanuję, jeżeli ktoś lubi tę serię i uważa, że to jest wielkie osiągnięcie studia Gearbox, ja absolutnie nie, więc to jest kolejny minus. Ale to, co ostatnio się działo w studiu Gearbox, to jest po prostu, pożal się Boże, to wydanie Duke Nukema Forever, które, no jaki był sens wydawania Duke Nukema Forever, dokańczania go na starych asetach, dokańczania tego, co było robione nie wiadomo kiedy, ile lat temu. To było stworzone tylko po to, że ludzie to kupią, bo to legendarny Duke Nukem. Nie chcemy zrobić dobrej gry, chcemy dokończyć Duke'a Nukema, żeby sensację zrobić, żeby było głośno o nas. Był, co tam było? Colonial Marines, o Boże, Colonial Marines, udało mi się. Alien, gra z serii Alien. I co tam się działo, to już wiadomo, wyszedł wilgachny krab. Gdzieś tam są plotki, że to chyba kto inny robił, ale jeżeli to wszystko było na głowie Gearboxa, no to oni to zrypali absolutnie, ich firma jest tam wymieniana jako pierwsza, no i absolutnie powinni być z tego rozliczani. Ostatnio były jakieś afery z Randym, że się z jakimś kolegą dawnym prawnikiem gdzieś sąduje, jakieś zdjęcia niestosowne miał, jakieś imprezy bardzo takie kontrowersyjne organizował u siebie w domu i to jest takie bardzo niesmaczne, dokłada się do tej całej otoczki takiego smrodu wokół studia Gearbox Software, no bo nie wiem, jeżeli ja bardzo próbuję się teraz skupić i wyobrazić sobie Halo zrobione przez Gearboxa i nie potrafię sobie wyobrazić, wiecie, nie myślę o Borderlandsach, nie myślę o Duke'u, no bo to jest jednak, to się bardzo odróżnia od wszystkiego, co jest na rynku, a to jest bardzo specyficzny produkt Duke Nukem, który miał wyglądać tak, jak wygląda i mógł powstać tylko w tym jednym wypadku takiego przedłużania i nie dotrzymywania terminów.
Więc ja jak myślę o Halo od Gearbox, no to widzę tych nieszczęsnych Colonial Marines, widzę ten gameplay wzięty z Halo 3 i jakoś tak, wiecie, nie przerobiony tak jak fajnie był przerobiony w czwórce i to wszystko po prostu, ja nie mówię, że to na pewno by było tak bardzo złe, ale to mi się wydaje tak nieatrakcyjna wizja, to są goście, których ja mam zero jakiegokolwiek szacunku do nich jako do ekipy deweloperskiej, jako do twórców kontentu, gier, że... Dla mnie to zjeżyło po prostu ta wiadomość włosy na karku, no bo czwórka Halo z rąk Free for Free Industries to jest moja ulubiona część serii. Mam nadzieję, że już to do Was dotarło, jeżeli oglądaliście cokolwiek na tym kanale. I myśl nad tym, że to mogło trafić w ręce Pitchforda i spółki, no to dla mnie jest naprawdę... O mój Boże, to nie mogło się tak skończyć, to nie mogło się skończyć dobrze. Więc to jest taka, wiecie co... Taki niezbyt atrakcyjny materiał na obecny czas, ale jest taka informacja i uważam, że to jest po prostu przeciekawe. Pamiętam kiedyś w polskim jakimś magazynie widziałem między dwoma trylogiami Halo artykuły, kto może przejąć od Bungie robienie Halo, z kim może się umówić Microsoft. I poza takimi wyciągniętymi kompletnie z kosmosu propozycjami w stylu Infinity Ward, a takimi mało prawdopodobnymi jak Valve, no to był Gearbox i wtedy myślałem, że kurczę, logicznie to Gearbox dałby radę. W Borderlandsach trochę się wzorowali na Halo. Jest model jazdy podobny, że obsługujemy go. To jest kwestia pada. Jeżeli graliście Borderlandsy na tej klawiaturze, to możecie tego nie czuć, ale samochód jedzie tam, gdzie patrzymy i kierujemy obiema gałkami nim. To jest takie dość dziwne, ale to się utarło w Halo i pasuje, jeżeli chodzi o prowadzenie pojazdów, którymi musimy jednocześnie strzelać, żeby ten spust był dostępny cały czas. Czy zbroje, pancerze, które się odnawiają i to zdrowie z tych klasycznych Halo, które się nie odnawia, które musimy się szprycować jakimiś steampakami, czy co tam jest w Borderlandsach. No to jakiegoś rodzaju w mechanice samej takiej, wiecie, w mechanice gry rzeczy były wzorowane na Halo i możliwe, że Gearbox miałby trochę ogarnięte, jak zrobić coś takiego, ale no, tak jak mówię, cały czas mam przed oczami tego aliena przerażającego Colonial Marines i nie potrafię sobie wyobrazić, żeby Gearbox zrobił dobre Halo, po prostu nie wierzę w nich ani trochę. Bardzo jestem ciekaw, czy tu są może fani studia i uwaga, bardzo skupcie się na tym. Nie krytykuję tu Borderlandsów, nie lubię ich, ale rozumiem, szanuję, że stworzyły wokół siebie pewien kult już w tej chwili. Taki mały. Wszyscy czekają teraz na zapowiedź Borderlands 3. Może już coś wyciekło i wy coś wiecie. Więc nie oceniamy Borderlandsów. Chcę wiedzieć, czy sam Gearbox jest dla was jakimś gwarantem wysokiej jakości FPS-a i czy powierzylibyście naszą ulubioną serię gier komuś takiemu. Gearbox Software od Randy'ego Pitchforda. Bo dla mnie, jak mówię, to jest absolutnie przerażająca wizja i Boże, żeby to się nigdy przenigdy nie ziściło. Już naprawdę nie. Tak, wolę Halo 5 od takiego eksperymentu. Wolę nie ryzykować, że straciłbym Halo 4. Tak więc dajcie znać, co uważacie. Ja Wam dzisiaj dziękuję za uwagę. Wybaczcie za ten dziwaczny materiał, temat na dzisiaj. Ale nadrobimy fajne rzeczy już niedługo. Widzimy się w następnych filmach. Cześć.